z tego co oglądałem w półfinałach, wydaje mi się, że Marit Stenberger ma tutaj oprócz zdobycia oczywiście złotego medalu, chrapkę na właśnie rekordowy wynik Sary Sjöström. W półfinale pokazywała szybkie rozpoczęcie, szybsze, wyprzedzające rezultat rekordowy. Potem odpuszczała, tak jakby zachowując siły na wyścig finałowy. No więc być może Stenbergen, bo w półfinałach to wszystkie zawodniczki były dla niej tłem, a mieliśmy wrażenie, mówił o tym Stefan Tuszyński, jakby troszkę odpuszczała. No tutaj bardzo energicznie rozpoczęła Barbora Szymanowa na torze szóstym, ale Stenbergen już prowadzi. Szymanowa to jest ten kostium czerwony, opalona, bardziej smagła Czeszka i Stenbergen. Setną sekundy szybciej od rekordu Europy. Tu mamy oznaczony rekord świata Europy. Są identyczne, bo to do Szwedki Sjöström należą. No, z tamtej perspektywy wyglądało jakby ramię w ramię, ale jednak z tej perspektywy górnej, z lotu ptaka, widać, że prowadzi w tym wyścigu Marit Stenbergen. Druga jest Szymanowa. Zobaczmy, ciekawe. Widać, że tutaj w walce będą się liczyły te dwie zawodniczki. Międzyczas był o jedną setną, teraz już o 33 setne, także widać, że Holenderka przyspiesza. Niesamowita walka. Szymanowa traci w tej chwili około pół sekundy. Za chwilę dopłynięcie do 150 metra. Zaczną się dwie ostatnie długości. To już długość ciała przewagi nad Szymanową. Stenbergen. Stenbergen, jak tam jest z rekordem? No, już jest wolniej. Ta trzecia pięćdziesiątka, która no, zawsze kosztuje zawodników, bo to jest już po otwarciu, a jeszcze przed rozpoczęciem finiszu. Tu Stenbergen pływa znacznie szybciej i wolniej niż Sara Sjöström 4 lata temu. No i popatrzmy, bo to są już ostatnie metry. Tam włącza się do walki na piątym Katia torze Fein. Stenbergen wygrywa, druga jest Szymanowa, trzecia Fein. Minuta 52 sekundy 75 setnych, a więc o ponad 2 sekundy. Jeszcze do 150 metra, do 125. Wydawało się, że to może być rekord świata, no ale potem gdzieś wirtualnie Sara Sjöström odpłynęła. Niemniej złoto dla Stenbergen. Holandia na drugim miejscu w klasyfikacji medalowej za Rosją. Tam było 8-6 chyba w złotych medalach. No to jest 8-7. Czeszka Szymanowa